Także proszę Państwa, metro się buduje tutaj w Polsce. A wszędzie mają metra po 80 km w jednym, a tutaj nie mogą tego co zmodernizować, co mają i poszerzyć tego metra. Także proszę Państwa, dlatego się może i rozpychają, no ale jak jedzie metrem gdzieś w dalszą część na Ursynów, na przykład Warszawy, w dalszą część, i dziad się rozpycha, proszę Państwa, dzisiaj się rozpychają strasznie tutaj w podziemiach, no to przecież kultury nie ma, nie było i nie będzie. Także proszę Państwa, tak jak apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi, niech wyznawcy katolicy wiedzą, że pchać się nie ma co, no bo wiecie Państwo, oni to Jezusa Chrystusa naśladują, a potem biorą udział w wojnie, potem zabijają, usprawiedliwić siebie to można zawsze, prawda? Potem palą Biblię na stosie, potem palą ludzi z Biblią na piersiach na stosie, dopuszczają się do różnych takich rzeczy, że to po prostu głowa mała, proszę Państwa. Dzisiaj powiedziano, proszę Państwa, podano historię na temat papieżycy waszej Joanny, waszej papieżycy, że urodziła dziecko i tam, gdzie ona to dziecko urodziła, no to tam ją zabito, ukamienowano. Także ja mówiłam i to się potwierdza, bo przecież to jest logiczne, co ja mówię. Żydokatolicy. Bo tam, proszę Państwa, jak jesteśmy na tej lubelskiej 32, gdzie też Janek Witek był pobity, bo i tu u Palecznego pod Pałacem Kultury Stalina był pobity i na Saskiej u swojej parafii, że tak powiem, był pobity. No to przecież, proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że waszego katolickiego Wojciecha Świętego, proszę Państwa, ugotowali w oleju, proszę Państwa, a te papieżyce Joanny zabito podczas porodu. Tak. A tutaj mamy też jelenie złote. Także widzicie Państwo, no tutaj w Warszawie jakiś czas temu były, proszę Państwa, krowy napchane powietrzem z plastiku. Teraz mamy jelenie. Także, proszę Państwa, ten system taki mazowiecki lubi oszukiwać, lubi kraść, lubi dawać się oszukać, dać się oszukać. No bo wiecie Państwo, jeżeli na przykład mamy tutaj jelenie, no to przecież wiadomo, że one są nieprawdziwe, te jelenie. One są nieprawdziwe, no ale popatrzmy. Może to na nas podziała, proszę Państwa. Z przodu i z tyłu, bo to jest strasznie ciekawe, proszę Państwa. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. No. Także Anglo-Ameryki Białystok tu nie jest, nie ma. Puszczy Białowieskiej tu nie ma. Podlasie tu nie jest. Widzieliście Państwo, na Podlasie odjechał piękny bas. I za 3-4 godziny tam będzie dopiero. A na razie jesteśmy na Mazowszu. Tutaj raczej są tak, barany, które nosem pociągają. No i te lochy. Co jest efektem zresztą tej wystawy, proszę Państwa, czy powodem wystawy w Zachęcie, która była zrobiona przez kobietę. Bydło.